Hola, ¿cómo estáis? Witajcie w kolejnym odcinku Hablo Español. Ten odcinek będzie trochę inny, trochę nietypowy, bo jak pisaliście w komentarzach, chcieliście, żebym pogadał trochę o życiu w Hiszpanii, w teraźniejszej sytuacji, w sytuacji pandemii. Normalnie nie jest to zbytnio możliwe dla mnie, żeby opowiadać o życiu w Hiszpanii, jako że siedzę głównie w domu i daję lekcje przez internet. Niewiele się ruszam, no chyba że na jakiś spacer. I wtedy nagrywam filmik i możemy pogadać trochę o języku hiszpańskim. Teraz na weekend wybrałem się do hotelu, jako że nie można podróżować nigdzie dalej, albo przynajmniej jest to niewygodne lub niepewne, to zdecydowałem się pojechać do Puerto de las Nieves, do Agaete, to jest północny zachód wyspy, i sprawdzić, jak to jest w hotelu w Hiszpanii w epoce COVID-u. A zatem w tym odcinku trochę sobie o tym porozmawiamy, no i jeszcze nauczymy się przy okazji czegoś po hiszpańsku. Oczywiście, jak wiecie, bo w Polsce dzieje się to samo, sytuacja zmienia się tak szybko, że ten filmik może niedługo będzie zupełnie nieaktualny. Tak samo tutaj jest to tylko i wyłącznie nagrywane z perspektywy tego właśnie jednego miejsca. Być może w innych hotelach dzieją się podobne rzeczy, ale nie dokładnie takie same. Mamy dziś 18 października i wszystko, jak już powiedziałem, może się bardzo szybko zmienić, więc będzie to tylko i wyłącznie aktualne dla niedzieli 18 października. No ale od początku. Jak już wiecie, też na pewno w Hiszpanii to się nie zmieniło akurat przez ten cały czas, od momentu jak wprowadzili obowiązek noszenia maseczki, tak samo jest i teraz. Ja siedząc tutaj na tarasie, a teraz to po hiszpańsku tak na marginesie terraza, la terraza, nie muszę nosić maseczki, ale teoretycznie gdybym za ten taras wyszedł, już musiałbym ją założyć, dlatego mam ją zawsze w pogotowiu. Jeśli siedziałbym na leżaku, też nie musiałbym mieć maseczki założonej, ale jeśli chcę się przetransportować pomiędzy leżakiem a na przykład moim pokojem, albo pomiędzy leżakiem a barem, to już muszę automatycznie zaraz tę maseczkę na nos założyć. I taka maseczka to po hiszpańsku mascarilla. La mascarilla, czyli zdrobnienie od maskara. Maskara to maska, a taka do noszenia to mascarilla, czyli maseczka po polsku. Zacznijmy od tego, że zanim się pojedzie do hotelu, to trzeba sobie nocleg zarezerwować. Rezerwacja w hotelu to la reserva. Reserva? Czasami można usłyszeć reservación, ale to bardziej w Ameryce Łacińskiej. W Hiszpanii raczej powiemy reserva. A reservación tutaj w Hiszpanii to będzie akt robienia rezerwacji bardziej niż sama jedna rezerwacja. Jedna rezerwacja po hiszpańsku to una reserva. I jak to jest z tymi rezerwacjami w epoce covidowej? Czy jest ciężko zarezerwować sobie pokój? Nawet z tygodnia na tydzień albo z dnia na dzień? No jak możecie się pewnie domyślić, nie. Dlatego, że nie ma wcale aż tak wielu ludzi. Choć muszę wam powiedzieć, że jestem zaskoczony, że tak naprawdę w tym hotelu, w którym ja jestem, jest ich całkiem sporo. Oczywiście z tego, co się słyszy, większość z nich to Hiszpanie, głównie z Wysp Kanaryjskich, można po akcencie wyrozumieć, że mieszkają tutaj i po prostu pojechali sobie tak jak ja, odpocząć na weekend albo na tydzień na tej samej wyspie lub na inną. Nie ma tutaj raczej zbyt wielu obcokrajowców, no chyba że ktoś rzeczywiście mieszka na Kanarach. No jak już mamy rezerwację i przyjechaliśmy do hotelu, musimy pierwsze co stawić się w recepcji, a jest to po hiszpańsku recepción. La recepción i el recepcionista, el albo la recepcionista, czyli recepcjonista, musi nas poinformować o tym, co się będzie w tym hotelu podczas naszego pobytu działo. No i jako że mamy okres pandemii, to pierwsze co najważniejsze dla każdego teraz biznesu jest to, żeby poinformować swoich klientów o tym, jakie muszą zachować środki ostrożności, co po hiszpańsku mówi się medidas de seguridad. Medidas, las medidas de seguridad, to właśnie środki ostrożności. I teraz w każdym momencie, w każdym miejscu, każdy biznes takie właśnie informacje musi swoim klientom przekazać. A zatem recepcjonista na samym początku dał mi coś takiego. I tutaj mamy wszystkie instrukcje dotyczące tego, jak trzeba się zachowywać, będąc gościem w tym hotelu. Przypuszczam, że inne hotele mają podobne ulotki. I cóż tu możemy wyczytać, co tu możemy zobaczyć na takiej ulotce? Oczywiście mascarilla i tutaj mamy uso obligatorio de mascarillas. Uso obligatorio de mascarillas, czyli obligatoryjne użycie maseczek, czyli obowiązkowe użycie maseczek zawsze i wszędzie, tak jak już na początku filmiku mówiłem. Coś, o czym mówi się teraz zawsze i wszędzie, to też distancia social. La distancia social, czyli dystans społeczny.
zdystansowanie społeczne, czasami też nazywane distanciamiento social. I mówią nam, że musimy zachować un metro y medio de distancia, un metro y medio de distancia, czyli 1,5 metra dystansu. Inną rzeczą, którą spotkać możemy wszędzie i też hotel nie jest tutaj wyjątkiem, to oczywiście żel dezynfekujący. Przy każdym wejściu do sklepu, do supermarketu, do centrum handlowego widzimy żel dezynfekujący w takich dyspensorach i tutaj w hotelu też tak jest, jest go wszędzie pełno. A on po hiszpańsku nazywa się gel hidroalcohólico. Gel hidroalcohólico albo gel hidroalcohólico desinfectante. Desinfectante, czyli dezynfekujący, a tutaj mamy wodnoalkoholowy, czyli hidroalcohólico. Takie zatem mamy główne medidas de seguridad, no ale dość już o tych środkach ostrożności. Opowiedzmy sobie teraz, jak takie wakacje w tej dobie covidowej w ogóle wyglądają. Co się tutaj dzieje, czy można odpocząć, czy hotel działa normalnie, czy nie, jeśli chcielibyście przylecieć na Kanary. Ten hotel, w którym jestem, wydaje się działać normalnie. Ma on na przykład spa i baseny i wszystkie one, oprócz tego, że trzeba oczywiście zachowywać dystans i trzeba stosować się do tych środków ostrożności, wszystko działa tak, jak powinno i można ze wszystkiego sobie skorzystać. Wczoraj podczas kolacji w hotelowej restauracji wszystko też wyglądało tak, jak w każdej innej restauracji obecnie to wygląda, czyli kelnerzy nosili maseczki, jeśli siedzicie przy stole, maseczek mieć nie musicie, ale jeśli chcecie wyjść na przykład do toalety albo nałożyć sobie czegoś w bufecie na wasz talerz, musicie założyć w tym momencie maseczkę. Tutaj przy okazji pamiętajmy, że restauracja po hiszpańsku jest męska i jest to restaurante, el restaurante. A kolacja po hiszpańsku to cena, la cena. Największą chyba różnicą, jeśli chodzi o posiłki hotelowe, jest to, że na kolację i na śniadanie trzeba było się wpisać na konkretne turno. Turno, czyli kolej, na waszą kolej i było podzielone wszystko na dwie części. Czyli połowa gości hotelowych musiała zjeść kolację i śniadanie o konkretnej godzinie i druga połowa o innej. I tutaj małe nieudogodnienie, przynajmniej dla mnie, dlatego że moją towarzyszkę podróży i mnie wpisano na tę wcześniejszą godzinę, tę wcześniejszą kolejkę od 8 do 9.15, a jest to dla mnie bardzo duży ból. I tutaj w przypadku śniadania nie dano już nam wyboru, bo ten turnus późniejszy, to późniejsze turno było całe zajęte, więc musieliśmy siłą rzeczy zgodzić się na to wcześniejsze. A śniadanie to, tak na marginesie po hiszpańsku, desayuno, el desayuno. Desayuno, swoją drogą, jest to bardzo ciekawe etymologicznie słowo, dlatego że ayuno to post, ayuno to post, estar en ayunas to pościć, ayunar to samo, a desayunar czy desayuno to tak jakby odpościć się, czyli przerwać swój post, tym, że się zje śniadanie. Wygląda to zatem tak, jakbyśmy w nocy pościli nie jedząc i przełamujemy ten post rano, kiedy jemy nasz pierwszy posiłek tego dnia. Tak samo jak po angielsku breakfast, znaczy dokładnie to samo, przełamać post. No ale wracając do mojego wypoczynku, oprócz tej bolesnej, wczesnej godziny śniadaniowej, nic takiego strasznego się nie dzieje, więc jeśli uda wam się zakupić lot, no bo chyba teraz już można latać z Polski bez problemów, tylko jest pewnie mało lotów, to możecie przylatywać i nie musicie spodziewać się jakichś szczególnie ostrzejszych restrykcji niż to teraz jest w Polsce. Jak widzicie, pogoda jest bardzo ładna, jest ponad 20 stopni, 24,5, bodajże, co jak na połowę października jest tutaj całkiem sporym wynikiem, zwłaszcza, że jestem na północy wyspy, a północ jest dużo chłodniejsza niż południe. Zatem wiedzcie, że jeśli udałoby się wam przyszpilić jakiś lot i go kupić, jakieś vuelo, el vuelo to lot samolotowy, to wakacje nie różniłyby się aż tak bardzo od tego, co było wcześniej. Oczywiście mówimy tu o spokojnych wakacjach, gdzie korzystacie sobie z hotelu, z plaży, z basenu, ze spa. El spa, uwaga, po hiszpańsku spa to spa, bo oczywiście muszą dodać e, jak mają s i jakąś współgłoskę. Pod tymi względami nic się nie zmieniło, no ale oczywiście życie nocne praktycznie nie istnieje. Bary muszą się zamknąć o północy i wszędzie musi być zachowana distancja social, a zatem dyskoteki, zabawy, tańce nie są absolutnie dozwolone.
Od momentu wybuchu pandemii nie leciałem nigdzie poza granice kraju, zatem nie mogę wam powiedzieć, co się dzieje na lotnisku, co się dzieje w samolocie i jakie tam są restrykcje i co trzeba sobie załatwić przed lotem lub po. Nie orientuję się teraz, czy w Polsce jest nadal kwarantanna. Wydaje mi się, że już nie i można lecieć i wracać z Hiszpanii bez problemu. Ale tak jak mówię, nie leciałem nigdzie, zatem nie mogę wam tutaj pomóc. Ale na pewno takie informacje znajdziecie w internecie. I tak mniej więcej wyglądają vacaciones w tym nieszczęśliwym, pechowym, ciekawym, ale roku 2020, czyli 2020. No ale zostawmy już te wszystkie restricciones, czyli restrykcje, i poznajmy kilka słów związanych z plażowaniem, z hotelowaniem i z byciem na wakacjach. To, co można robić nad hotelowym basenem, to na przykład tomar el sol. Tomar el sol, czyli dosłownie brać słońce, a zatem opalać się. I do tego będzie nam potrzebne to, żeby usiąść albo się położyć, czyli tumbona. Tumbona to leżak. Co jest ciekawe, pochodzi od czasownika tumbarsze. Tumbarsze to położyć się i możecie powiedzieć, dziwnie podobne do tumba, prawda? La tumba to grób, a więc położyć się to tak jak położyć się w grobie. To, czego potrzebują też osoby, które mają taką karnację jak ja, czyli szybko spalającą się, to crema solar. I tu uwaga, bo crema po hiszpańsku jest żeńska, la crema. Crema solar, której akurat nie mam, żeby wam pokazać, bo zapomniałem jej wziąć z pokoju. Inną rzeczą, której będziemy na pewno potrzebować nad basenem, to toalla. La toalla. Ręcznik też jest żeński w języku hiszpańskim i na pewno będziemy się po kąpieli mogli w niego wytrzeć. Czyli secarse. Secarse to wycierać się po hiszpańsku. To, czego będziemy potrzebować, żeby się nie wywrócić nad basenem, to oczywiście to, czyli ciankla. La ciankla to klapek, ale Kanaryjczycy mają swoją własną nazwę i jest to ciola. La ciola. I jeszcze jedną rzeczą, która jest bardzo ważna podczas basenowego odpoczynku, to oczywiście coś do picia, żeby zwilżyć sobie gardło. Ja akurat tutaj mam kawę. Kawa to kataloński odpowiednik szampana, coś szampanopodobnego. A zatem, salut. Basen to po hiszpańsku piscina, la piscina, a to, w czym teraz siedzę, to el jacuzzi. Jacuzzi, bo tak Hiszpanie to wymówią, a nie tak jak my z amerykańska jacuzzi. Choć oczywiście ta wymowa nie jest poprawna, bo rodzina włoska, która wymyśliła to właśnie urządzenie, wymawia się jej nazwisko jacuzzi. Jacuzzi po włosku. No i cóż, ja już uciekam, żeby oddać się basenowym uciechom, ale wy jeszcze nie uciekajcie, tylko zobaczcie moich patronów. Hasta luego. To właśnie moi patroni, którym bardzo serdecznie dziękuję i bez których wsparcia ten kanał nie mógłby się rozwijać. Dziękuję wszystkim za obejrzenie filmiku, mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli tak było, to dajcie łapkę w górę i zostawcie komentarz. Zachęcam wszystkich, którzy jeszcze tego nie zrobili, do tego, żeby zasubskrybowali kanał Hablo Español, po to, by mieć stały dostęp do nowych, świeżych materiałów do nauki języka hiszpańskiego. A jeszcze lepiej będzie, jak klikniecie ten mały dzwoneczek, bo dzięki niemu YouTube będzie wam wysyłał powiadomienia za każdym razem, jak wstawię nowy filmik. No i to już by było na tyle. Raz jeszcze dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Gracias i hasta luego.